Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Razem z Mateuszem będziemy chyba już powoli kończyć mapę, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Będzie ciekawie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Trzeba się trochę natrudzić. O, widzę twoje kłody. Ale z tym ładowaniem to był hardcore. Jakim cudem widzisz moje kłody? Jednak widzę twoje kłody. Nie może być. No widzę drzewo wywrócone praktycznie. Tutaj na tej górce to się za pierwszym może razem. To są twoje. Nie, ja się nie wywracałem. Coś tam leży jakiś kawałek. A nie, drzewa. Przecież twoje zniknęły całkowicie, no tak. No ja zniknąłem niestety. Rany. Oby się tylko nie wywalił w wodzie, bo jak się wywali w wodzie, to ciężko będzie go już załadować. Szczerze mówiąc. Nie. A gdzie ty, w jakiej ty wodzie? Aha, bo ty pojechałeś przez warsztat. Jadę przez warsztat, no. To jest normalnie przeprawa. Nie no, idzie na razie spoko, nie? Gorzej będzie, jak będzie tak ciasno między tymi drzewami. Nie wiem, czy kojarzysz opcję. No, coś tam było. I no, tutaj może być problem. Zobaczę, czy ja dobrze jadę w ogóle. Oj, zboczyłem z kursu. I to solidnie. Zajebiście. Jak tu pojechać? Cholera jasna. Cholera jasna. I wejść, zawróć teraz tym pociągiem. No nie. Jechać tu. Tu przez rzekę. O, w dupę, nie no, masakra. No tylko się nie wywróć, tylko się nie wywróć. Weź, nic nie mów nawet. Zrobię tak, zobaczę. Dobra, to ja pojadę wcześniej, żeś się wywróć. Dobra, ale mam czas, wywaliło cię z gry, więc... Dobra. Mogę tylko czekać na ciebie. Musisz z powrotem drewno załadować. Bierzesz te dwie kłody, czy większe coś bierzesz? Nie. Ja by tak jak byłem wcześniej ubrany i właśnie się załadowałem i wyjeżdżam. Dobra. Owy mordę, a tu jest las. Zajebiście. Chociaż nie, może tu się wyjedzie jakoś. Tu się wyjedzie, dobra. Jak tył wygląda? Spoko. O rany. Powiem ci, że jak z tego wyjdę, to będę dobry. Ja pierdzie. Nie, jak udało będzie? Się. Spoko. Dalej się hodujesz? Tak, i o mordę, jak tu wąsko jest! Pół samochodu wisi mi w powietrzu. I szczerze mówiąc osrany jestem, bo nie wiem co mam dalej zrobić, jak tu wykręcę. Nie mam pojęcia. I tu jest tak ostro, że chyba będę musiał znowu wrzucać drzewo z powrotem na pakę. No, bo pewnie się wywróci wszystko i jest od razu taka mała skarpa. Więc chyba się odłączę i po prostu... Przycelować. Nie, odłączę się i każdym pojazdem z osobna zaatakuję. Albo może się uda. Ups. Dobra, jadę na żywioł, mam to gdzieś. LOL! Co? Sam się naprostował. Co to było? Czary mary dosłownie. Nie wiem, ale wskoczył sam na drogę. I to wskoczył tak zajebiście, że idealnie równiutko. Dojki! Teraz pójdę do przodu, ja? Gdzie jesteś? Czekaj, już mogę zobaczyć. Jestem tu, gdzie jest najbardziej wąsko. Jest skarpa po lewej stronie. Więc jak mi się obsunie, to koniec. No to oby ci się nie obsunie. Dobra, ja złej pąki zaznaczam. Tak, dokładnie, oby się nie obsunął. Gdzie? A tobie jak idzie? Całkiem do przodu. To znaczy? Już ustałam sobie drogę. Co konkretnie masz na myśli do przodu? No do przodu, że jestem załadowany, zaraz będę mniej więcej na tym skrzyżowaniu, gdzie wcześniej żeśmy się, że tak powiem, rozstali.
Tak. I teraz to. Teraz tylko będę pojechać, żeby było dobrze. No to świetnie. Ja ci powiem, że już powoli dojeżdżam do warsztatu i zdaje się, że jest to całkiem dobra droga. Myślałem, że jest tu zbyt wąsko na taką przeprawę. Ale myślę, że też dużo przyfarciłem z tym takim dziwnym skokiem. Myślę, że jak zobaczysz to na nagraniu, to sam się zdziwisz. Trzeba będzie obbadać. A już może jakiś kolejny bug. Po prostu jakoś tak przeskoczył śmiesznie. I ta przyczepa go trzymała w pionie w miarę. No i dobrze, bylebyś dojechał. No już jestem przy warsztacie właściwie. I chcesz tam z warsztatu w dół jechać, tak? Tak, od razu. Tam są odbijam, rzeki. Bo tutaj widać, że jest jakaś droga. Tylko, że później są rzeki, no. Też uważasz. Ja sobie wyznaczę trasę już, mniej więcej. Widzę, że tutaj w jednym miejscu jest coś hardkorowego. Może być z tym problem. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że idziemy po ciemku, nie? A, to zaraz się zrobi jasne. Tu i teraz tak. Tu pojedziemy może... Nie wiem, jak tu pojechać. Tu trzeba jakoś, cholera. Tu pojadę. Tu, tu... Koniec jedynki plus. Tu, tu... I tu, dobra. No to zaczynamy akcję. Dobra, u mnie jest wręcz idealnie. U mnie na razie też. Powinienem się pojawić szeroka droga. Szeroka droga, zero uszkodzeń, pełny bak w obu samochodach. Ja działam dalej ja z tym polowaniem. Nie mam 55 uszkodzeń, ale... U mnie jest naprawdę szeroka teraz ładna droga. Tylko wiem, że tutaj po drodze będzie jakiś mały rowek. I jego się obawiam. No i przy samym drewnie tam... Tu jest nie pieprzony rowek, tylko tu jest pieprzony mostek. A ja jadę tym ośmiokołowym. Nie wiem, czy ten mostek wytrzyma tu. No to bylebyś ciągnikiem przejął przez to, a resztę to już wyciągniesz, nie? Tak. Ale czy się nie załamie to? Nie, co? Rosyjska konstrukcja, to mówisz? Na wodę z tymi mostkami. Tylko trochę uroku dodają. Więcej przeszkadzają, niż pomagają. Okej. Okay. Wierzę na słowo. Okej, okay, pykło, nie? Jest spoko, jest spoko. Ona tam w tym mostku właśnie się wywróciła wcześniej, no? Mhm. Tam gdzie ty jesteś. No ja tutaj przejechałem tymi dwoma na raz. Cholera. No jest hardcore. Tu gra... O, fuck. Ogólnie to trzymaj kciuki, ja będę trzymał za ciebie kciuki. Właściwie nie mam jak trzymać kciuków, ja bo... Ja trzymam za ciebie. Obie ręce są za... Masz za pada zajęte. I klawiaturę. Tak, ja gram jednocześnie i na padzie i na klawiaturze. Padem skręcam, klawiaturą naciskam F i W cały czas. Chyba, że ten z tyłu się a po za co bardzo... F i W? Wystarczy, że F będziesz naciskał. Nie, bo ten z przodu z kolei nie będzie miał napędu. Tak? Aha. No. Taka opcja. Wszystko rozumiem. Dobra. Tak jest, Mateusz. Jeszcze nie ten moment. Chciałbym się zatrzymać i zobaczyć, gdzie jestem. Ale no nie mogę, bo ta 1K plus jednak tutaj bardzo zależnia. Pomaga. Myślę, że teraz będę. Powiem tak. Ci, że ja sobie właśnie wyznaczyłem trasę i nie muszę ciągle patrzeć. To bardzo pomaga. Też tak zrobiłem, tylko że... O dobra, już wszystko. A, silnik gaśnie, taka. O kurde, wraca mi się, nie. O, już się coś... widzę. Bez rzeka jedziesz teraz, nie? Nie. Myślę, że w podobnym czasie dojedziemy. Nie wiem, gdzie jadę. Ja się boję, żeby mi się to wszystko z tyłu nie wywróciło. Bo jeśli tak będzie, to już żurawiem tutaj nie przyjadę. Bo nawet jeśli bym go chciał tutaj się zdecydował na tego żurawia, to on jest zniszczony na tyle, że po prostu by tu już nie dojechał. Bo on się niszczy strasznie podczas samej jazdy. A teraz właśnie wjeżdżam na wodę. Właściwie to jest jakieś małe jeziorko.
bardziej kałuża wielka. Ale może nie będzie tak tragicznie. Z tego co doszliśmy do wniosku, to woda jest bardziej bezpieczna niż grunt. Dokładnie. No, ja już coraz bliżej celu, panie Rzucek. Oki. Jak to jest tam z tobą? No też. Też się przybliżasz. Nie wiem jak to będzie, ale na razie daję radę. Mam mostek przed sobą. A teraz jest moment kulminacyjny, bo są takie wyboje i strasznie przechyla mi ten samochód, gdzie jest załadowany, który jest załadowany. O, właśnie się przechylił tak, że jest na dwóch kołach, ale może jeszcze uda się go przywrócić. Znaczy na jednym boku jest i właściwie go już ciągnę. Cicho, cicho. Będzie dobrze. Jeszcze nie zgasł. No, panie Rusek, nie wiem, czy to zauważysz, ale... Proszę bardzo. Kurde! Do ładunku. Nie może się wywróciło. Nawet nie mów, nie mów. Gleba? 120 metrów od celu. Ja pierdolę. A to pięknie. Pięknie, żeśmy to rozegrali. Spokojnie, nie tak źle, jeszcze potrzebujemy. Zajebiście. Tutaj ładujemy z powrotem. Dobrze, że jest chociaż taka możliwość. Wiesz, ile ja się mordowałem z tym gównem? Nie ma mowy. Podniosłeś go chociaż? Nie wiem, co ja mam zrobić. Dawaj, panie, podnoś tamtego. O kur... Tego, nie. To wygląda naprawdę masakrycznie. O ja... Dobra, stój. Jest git. Elegant. Ej, 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 ej! Czekaj, czekaj, może coś z tego będzie jeszcze. Jeszcze nie wszystko stracone. Chwila, chwila. Już wiem, co tu trzeba zrobić, man. Chwileczkę. Odjadę tym szajsem. Teraz tak. Wezmę zmienię pojazd. Bo kłody są na pace dalej. Teraz tylko kwestia tego, aby się wyprostować. I może akurat uda się tak, że kłody będą w dobrym miejscu. Ale ja ich nie widzę w ogóle u ciebie. Wiem. Tak, jakby były, to bym widział, nie? Mhm, czekaj, czekaj. Ale są gdzieś na ten, na pace? Masz ich? Czy nie? Ja ich w ogóle nie widzę. Wiem, ale to się może udać. To jest najgorsze, znaczy najlepsze. Próbuj, panie, próbuj. Ach, no wsadzaj się, kurde, jeszcze kawałek przyczepkę w dół. O, 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 może teraz? Uwaga. Jeszcze kawałek przyczepkę w dół. Dobra, teraz. Kurde! Jeszcze troszeczkę w dół, dosłownie milimetr. A! Jest! Ty, ja! Ty nie wierzę, stary. Co to jest w ogóle za gra? Kurde. Dobra, to było piękne. Od razu przypomniał mi się filmik, jak gościu to, takim samym kamarzem, co nie jechał, miał do koła przyczepioną jakąś, nie wiem, taką... kontrolnik, czy to był cełownik jakiś, nie zaczepiał sobie drzewo około, ruszał do przodu i ładował to drzewo na pakę. Ja to było piękne, stary. To mistrz po prostu. Stój, to jeszcze biadę w ciebie. Nie, spokojnie. Pięknie. Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, ale jakbyś to widział z mojej kamery, stary, to naprawdę pełen podziw, kurwa. Masakra. I tu nagle drzewo się pojawia, nie? Tak. Wskoczyło wszystko. No i ekstra. Dobra, ja się teraz będę asekurował tu od tyłu. Ja dziękuję. Dobrze. O, ale ci to skacze, boż. Już. Dobra, ja się tam nie boję, jakieś wywrotki. Nie wiem, tu jest hardkorowo, widzisz, jak tu wykręcę i się przechyli za bardzo. Cześć, ty tu wjeżdżałeś, tu, nie? No, ale poczekaj, ja podjadę z drugiej strony, no. Bo on może się wywrócić, poczekaj chwilę. Będę cię asekurował, twój bok. Stój, bo już leci. No, powiedzmy, ty, a może samym nim pojadę, co? Bez tego ciągnięcia. Próbuj, no dawaj, teraz. Poczekaj, no bez ciągnięcia. Odstawię tego gdzieś tu na bok. Jak będzie problem, to nim podjadę wtedy.
Może rzeczywiście nie ma potrzeby, żebym się nim tutaj bawił. O kuźwa. No właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja ci tu będę z boku, wiesz, przytrzymywał, nie, żebyś się nie wywrócił. Okej. Okay. Ej, to, dobra, to działa, to działa. To działa i to bardzo dobrze działa. O, pcham się, oj, pcham super, się. Super, super. Zobacz! O, elegancko, Idealnie. No, taka sekuracja, ale... Nie, bardzo dobrze, bardzo... Dobra, już wystarczy, wystarczy. Bardzo dobrze, kurde, zdał egzamin, bo bym się na pewno przechylił i koniec by był. No ja już widziałem jak leżysz. Trochę już ten twój ładunek na mnie był, można powiedzieć. Uwaga! Ta-da! Jedź ostrożnie, odblokowałem. Ej, ale coś mi tu nie gra. No, mi też właśnie. Kurde. Nie zaliczyliśmy mapy. Nie zaliczyliśmy, jeszcze 2 punkty brakuje. Co ty, to ile tu punktów było? 8. To jakim cudem nie zaliczyliśmy? No ty miałeś 6, ja miałem 2, tak? Nie rozumiem. No to... Ja też nie. Nie wiem o co chodzi. To w takim razie robimy teraz wyścig. No już jedź, już się rozpędzaj. Dobra. Jesteś uszkodzony, naprawić cię? Nie, spoko. Dobra. Trochę się zakopałem. Ale mam 1+, także spokojnie. Na pewno się stąd wydostanę. Kiedyś. No to podjechać? Czekaj, czekaj. No dobra, podjedź, będzie szybciej. Okej. Okay. Dawaj, mamy wysoki ping, jak się ciągnąć to teraz. No, dobra. Wow, właśnie o to mi chodziło. O kurde, patrz, teraz złapało. Powtórka z rozrywki. Aha. Wiesz, jedziesz? Okej, okay, dobra. I dawaj. I dawaj. Towarzyszu. Tak jest. Mów, kiedy włączasz turbo. Nie mam wymaksowanego. No. Dobra, dobra. Teraz też będzie z górki. No nie dobra, dobra. Lepiej nie zapeszaj. Ja też tak myślałem przed tym, ja no przed pierwszym dostarczeniem, że będzie spoko, a to się okazało, że jednak wpadliśmy po uszy w niezłe gówno, pełne zanurzenie. No, jakoś się udało. Tak jest. Ty uważaj, że będzie błotko, wyłącz 1+, bo ci zgaśnie, rzuć sobie automata. Mam tę, 1 zwykłą. Aha, no i dobra. To nie, to na automacie spokojnie już. A ja wolę tą zwykłą 1, bo cały czas kręci tak samo, a jak mam tą, ten automat, to mam wrażenie, że jest wolniej. Tam na 2 skoczy. Uuu, szalony. Czemu nie jedziesz tu bokiem? No, nie chcę się wywrócić. Spróbuję tu. No i w miarę udeptane jest. No tutaj już. Jedziesz? No. Tak, tak. No i dalej. I co, przez te polany? Tak jest. Co ty? Ej, tu jakiś domek jest w ogóle po lewej. Ha. Gdzie ty masz domek? Tam daleko gdzieś jest.
Ano? Faktycznie. Jedynkę plus masz? Nie. Bo, to nie, ja tu automat spokojnie, bez problemu. Chociaż możesz wrzucić jedynkę plus, nie? Tam jesteś dosyć sporo obciążony. To mówisz, że tu się można zakopać. No jak staniesz w miejscu, to też rzucisz. Ścigamy się. Patrz. Miau. Wyścigi drag. Nitro. Jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. Jak w Wordzie. Double shifting. O, nie, lepiej nie. Wyrwałeś. Ja już mam trójkę. Już mam trójkę. Tak. Ej, dobra, ja też wrzucę automat, masz rację. Nie, tu z automatem szybciej. No. I chyba blokadę wyłączę. Dyferencjał? AWD, tak. Nie, AWD mi włączony, ja bez blokady jadę. To jest bardziej zwrotne wtedy, nie? Chociaż nie, no. To już potrzebuję wszystko. O, w tym miejscu to załączyłem wszystko. Dobra. No tu by się jedynka plus sprzedała. Czekaj, jak ja tylko poradziłem te ekranty. Pominiemy jeszcze tą oazę. Tak tutaj powiem. Było właśnie to ukrywanie. I patrz, teraz co jedynka plus robi pod górkę, nie? Weź sobie co, zobacz pod koła, stary, jak ten grunt się tutaj ubija. To wiem, właśnie widzę. Już sobie wyobrażam, co by było, jakbyśmy się zatrzymali. Dobra, teraz ciśnij za lekko. Tak? No nie do końca. A czy mam też zaznaczony ten punkt, tak mniej więcej? Dobra, no i dobrze się kieruję. Tu mnie pod górkę, z górki zaraz powinieneś podgonić, bo jedynka plus z górki jest trochę wolniejsza. Przez chwilę 50 pingu mieliśmy. O, teraz mam. O, już mam. Nie, to tak dziwnie skacze. Nie wiem, czy to jest na uzależnienie. Powinno się utrzymywać na mniej więcej stałym poziomie, a to ma takie kroki od 50 do 100. Ale to i tak mało, wciąż mało. No. Dobra, jedź przodem. Spróbuj mnie ominąć. A ja zobaczę, czy dobrze jedziemy. Dobrze jedziemy, dobrze. Okej. Kojarzę ten przepis. No i git. Ja już cię tu dogonię. No i ciekawe właśnie, jak teraz rozładujemy, to powinno być wszystko w porządku, tak? No, jak rozładujesz, to tak. Chociaż nie wiem, czy mi wtedy zaliczy. No. Ty... Bo ty przecież przerywałeś tą grę. Myślisz, że no, to ale ma to wpływ? Nie szkodzi. To nie wiem. Uważaj tutaj. Mhm. Ej, już praktycznie jesteśmy na miejscu, to jeszcze mostek bierze. Że też nie mamy. Czekaj, tu gdzieś trzeba skręcić, nie? Tu w lewo, jedź cały czas tą drogą. W lewo, w lewo. Dobra, dobra, dobra. Aha, widzę już. A, dobra. A, to ten mostek. Uho! No właśnie. Ty, rozwalę to drzewo? Bum, nie. No i trzymaj kciuki teraz. No, chwila prawdy. To tak naprawdę ostatnie momenty na tej mapie. Więcej tej mapy. Uwaga! Uwaga! Jest. Wszystkie zadania wykonane. Wszystkie, a czekaj, wszystko na pewno, wszystko? 4 na 6 pojazdów odblokowanych ja mam. Czas gry godzina 36 minut? Coś to oszukane jest. Ja mam 23 minuty. Tylko, żebyś wywaliło mnie, no. No wiem. Ej, ale odblokowane pojazdy, 5 na 6. Tego pieprzonego łaza nie odblokowaliśmy tylko. Wolać go, nie? Ładnie. No i fajnie. Ojej, to była naprawdę długa rozgrywka. My gramy tu już od, nie wiem, z dwie godziny ponad. Coś takiego będzie, mamy, no. Dwie godziny i pół godziny mamy, tak, jakieś tyle nagrań mam. Także dwie godziny i pół godziny, zajebiste jest. Dwie i pół godziny. Dwie godziny i pół godziny, no. No tak, patrząc po klatkowemu, to by pasowało. Tak.
No nic, no to dziękuję wam bardzo i dziękuję tobie, Mateusz, że byłeś ze mną. Również dziękuję za zaproszenie, Kurczę, Disku. to była długa rozgrywka i naprawdę poważne wyzwanie przez te wszystkie perypetie, które się tutaj działy. No nic, chcesz coś powiedzieć na zakończenie? No, co bym mógł powiedzieć? Pamiętajcie, omijajcie kamienie, jedźcie przez rzekę. Jeżeli macie prosty teren, to jedźcie po prostym terenie. Nic Po dodać, nic wodzie ująć. najwięcej po wodzie i tyle. Dokładnie. Dobra, bardzo wszystkim dziękuję, że byli ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, Trzymajcie pa. się, cześć.